Czy witajcie tutaj Anas, jak dziś sprawdzimy, co daje więcej wiór, drzewo, czy może jednak to pole energetyczne, a więc zaczynajmy. Aby to sprawdzić, zasadziłem jedną paletę drzewek, a to pole energetyczne zasadziłem za łączną sumę 40 euro, gdyż właśnie tyle kosztuje jedna paleta drzewek. Kolejno nawiązę obie uprawy, choć nie jestem pewien, czy trzeba to robić. Następnie poczekam, aż wszystko urośnie. I tak, to pola urosła w 6 dni, a drzewka w 12 dni, czyli 2 razy więcej. Więc w chwili obecnej to pola energetyczna jest na prowadzeniu, ale na razie jest to marna przewaga, gdyż nie wiemy, ile z obydwu upraw otrzymamy wiór. A więc przejdźmy do rzeczy. Z całej plantacji to poli energetycznej, której koszt wyniósł wcześniej wspomniane 40 euro, uzyskamy łącznie 19 933 000 litrów. A potrzebujemy do jej zbioru sieczkarni. Wypożyczenie najmniejszej kosztuje 17 680 euro. Raz potrzebujemy przystawki do topoli energetycznej, której koszt wypożyczenia to 2000, więc łączny koszt to 19 680 euro. Potrzebujemy również ciągnika z przyczepą i sadzarki do drzew, ale przy uprawie drzewek jest potrzebne to samo, więc tego nie liczę. A więc kontynuując, wiór z jednego drzewa otrzymamy od 27 tysięcy do nawet 30 tysięcy litrów, a drzew, które zasadzimy za 40 euro, jest 20, więc możemy z nich otrzymać aż 600 tysięcy litrów wiór. A do zbioru drzewek potrzebujemy piły, której koszt to 1000 euro oraz potrzebujemy maszyny, która umożliwi nam pocięcie drzew na wióry. Wypożyczenie najtańszej to koszt zaledwie 2240 euro. Oczywiście w takiej konfiguracji zrobienie wiór z dużej ilości drzew będzie dosyć czasochłonne, lecz jak widać dosyć opłacalne. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, drzewka jednoznacznie wygrywają ten odcinek. Możecie napisać w komentarzu propozycje na kolejne odcinki, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!